Lubisz takie długie? Ja no właśnie strasznie nie lubię długich. No lubię w sumie. Znaczy nie wiem jak z moją formą, bo trochę chorowałam teraz tydzień. Mogę być trochę słaba, ale normalnie lubię długie. No powiem szczerze, że był to mój pierwszy raz, jeśli chodzi o taką długość giganta. Ale podobało mi się. Byłam nastawiona dość sceptycznie, a okazało się, że jednak fajnie. Nie pytałem o gigant. Nie, to też nie. Obejrzałeś trasę tego nietuzinkowego giganta i co możesz powiedzieć? No jest to wyjątkowe miejsce. Naprawdę chyba nigdy nie jechałem jeszcze czegoś takiego. Naprawdę daje radę. Czyli pomysł z jednym przejazdem, ale takim długim podoba ci się? Podoba mi się, aczkolwiek na tyle mi się podoba, że wolałbym dwa przejazdy. Tak. Chciałbym to powtórzyć, bo wiem, że za pierwszym razem może nie wyjść wszystko tak, jakbym chciał. I za drugim razem można by było to poprawić. A tak to będzie tylko jedna szansa. No ale to trochę buduje dramatyzm, więc podoba mi się to. Ostra, drugi raz z rzędu w gigancie srebrny medal. To już się staje powoli regułą. Dziewczyny muszą zacząć cię poważnie traktować. Jak wrażenia z dzisiejszej jazdy? No fajny był ten gigant, był długi. Dobrze mi się jechało, nie popełniłam błędów, więc jest dobry wynik. Nie zabrakło sił pod koniec? No było ciężko już na końcu, już czułam nogi, ale było fajne ustawienie. Podobało mi się. Narty chyba dobrze przygotowane. No jak widać za dobrze. Cyklinowanie było, no i niestety trochę się omsknęło. Ula, jestem zawiedziony twoją formą. Cały czas czekam, kiedy staniesz na podium. No ja też jestem zawiedziona. Może slalom? Zobaczymy. No weź się w garść, dziewczyno. Postaram się. Kolejny raz doświadczenie przegrało z młodzieńczą pasją i fantazją. Kasia Ostrowska was pokonała. Drugi raz z rzędu. Co się dzieje? Ja już właśnie mówiłam przed chwilą, że zjadłam za dużo pączków. O 6 za dużo. A ja nie mam żadnego wytłumaczenia, jechało mi się bardzo dobrze. I piątek 13. Niestety, tak. Tak jest. Może to piątek 13, wierzysz w przesądy? Nie. Ale możemy to podpiąć pod to, dobra. To może w Lotka trzeba zagrać. Lotto dołączyło do sponsorów imprezy. Może lepiej niż na nartach jeździć, to spróbować szczęścia gdzie indziej. Ja już szukałam i postawiłam 3 razy, jak była akumulacja 30 milionów, nic nie wygrałam. Nawet dwójki i mi się nie udało strzelić, więc ja dziękuję. Ja zostanę przy lotowych krówkach. Jesteś tuż po oglądaniu slalomu, powiedz coś o trasie. Góra jest bardzo szybka, tyczki są, ramki ustawione są bardzo wąsko, no tak, żeby tam jest odcinek płaski, także jest się gdzie rozpędzić i trzeba będzie to robić. Natomiast zaskoczeniem jest dla mnie to, że dół również, ścianka również jest bardzo, bardzo szybka i tam również trzeba będzie używać bardzo dużo siły, żeby od razu po zejściu do skrętu wychodzić do następnego, żeby jak najszybciej znaleźć się na mecie. Trasa będzie szybka i sądzę, że będzie w czołówce, będzie na pewno bardzo ciasno. Wojtek, po jednych zawodach przerwy miałeś być tutaj tajną bronią na batona, ale w gigancie się nie udało. Nie udało się w gigancie. Zbyt długi gigant i nie jestem na tyle przygotowany, żeby tak długie przejazdy wykonywać. 44 skręty mnie dzisiaj przerosły. Powiedz, jaki jest rekord trasy z Trójmiasta w góry? Rekord trasy?
No bywało pod 16-17 godzin. Teraz już jak jest autostrada do Łodzi, to spokojnie do 8, można 7 nawet zejść w porywach. Polska Lincivon, tak jak prawdziwa Lincivon, bez medalu dzisiaj. No niestety. Kiedy możemy spodziewać się Ciebie na podium? Myślę, że prędzej w slalomie niż w gigancie. A w gigancie no to jedyna szansa była w zawoi, bo tu mi zwykle lepiej idzie, a na harendzie to już raczej będzie ciężko. Panie dominatorze, czyżby jakieś problemy na trasie? Duże problemy. Baton mi wysypał żwir tam na jednym skręcie, no i musiałem go przeskoczyć, dlatego no nie wyrobiłem się i musiałem podchodzić. I apeluję do Batona, że jak chce wygrać, to niech wygrywa uczciwie, bo to jest naprawdę niesmaczne to, co wyrabia. Tłusty czwartek, trzeba przyjąć trochę pączków, także przyjąłem parę. Ale noga jest szybka, także wiesz, brzuszek troszeczkę w pozycji zjazdowej przeszkadza, ale tak to da się jechać. Po oglądaniu trasy wiele osób mówiło, że dół jest zupełnie na wprost. Czy to prawda? Nie, niestety nie zgadzam się z tą opinią, ponieważ górę jedzie się bardzo fajnie, rytmicznie, płasko, wszystko się wydaje fajnie. W pewnym momencie się wjeżdża na ścianę i jest ciężko, żeby nie używać wulgaryzmów. Jesteś zadowolona z przejazdu ukochanego? No oczywiście, ja z niego jestem zawsze bardzo dumna. Z najlepszym narciarzem. Wjeżdżając na metę zaklnąłeś soczyście. Dół nie okazał się zupełnie na wprost. No niestety, zostałem na tyłach. Chciałem zbyt dobrze pojechać, zbyt szybko. No a wyszło jak wyszło, niestety takie słowa lecą wtedy bardzo szybko, że tak powiem, z ust. Adamie, byłeś dzisiaj bliski sprawienia dużej sensacji, bo po pierwszym przejeździe slalomu prowadziłeś z Kubą. Czemu się nie udało? Drugi przejazd nie wyszedł tak jak pierwszy. Nie pojechałem swojego, troszeczkę nerwy chyba. Troszeczkę nerwy. Ale idziemy do przodu, już drugi w tym roku wygrany z Kubą, zawsze to cieszy. Było blisko sensacji? Było blisko, ale udało się. Znowu nóż na gardle i znowu w drugim przejeździe kompletny odpał. Tak już jest, no i tak będzie do końca. Droga Kluseczko, chcielibyśmy Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Mamy dla Ciebie taką wisienkę na torcie. Filip, możemy Cię prosić? Najlepszy z możliwych. Ja tu tylko sprzątam.